Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Boss. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Wiedźmina, pierwszej części oczywiście. Teraz musimy lecieć do ostatniego z trójki wyznaczonych przez Wielebnego, którym musimy pomóc, do Harena. Czyli zobaczymy, gdzie on tam ma chatę. Dom Harena, tutaj podejrzewam, do niego nie dojdziemy, musimy obkrążyć. Któż by się spodziewał, że znowu musimy przejść wszystko naokoło, żeby tam dotrzeć. Właśnie tak jak wspominałem wcześniej, parę odcinków wstecz, że ciężko jest, że największym tutaj wyzwaniem, jeżeli chodzi o Wiedźmina, no to jest właśnie czas potrzebny do przejścia z punktu A do punktu B i na odwrót. Bo sama gra, sam Wiedźmin 1 sam w sobie nie byłby tak długą grą, gdyby nie trzeba było tak chodzić. Niestety nikt jeszcze wtedy nie myślał o opcji szybkiej podróży. Wstąpimy jeszcze do Abigail, skoro mamy po drodze jej chatę. Zobaczymy, co tam u Alvina. Czego chcesz? Co za niemiłe powitanie. Co i możemy sprzedać? Gęsi smalec. No w sumie... Po co nam on? Sprzedaj. Dwa. Jakie ona tutaj ma? Potwory bagienne. Za 200. Już mamy 836, czyli możemy już sobie... trochę poszaleć. Chyba weźmiemy te potwory bagienne, one się nam przydadzą. A jej sprzedamy jeszcze łój. Łój nam nie będzie potrzebny. Roztwór tęciowy zostawimy. Krew gula zostawimy do alchemii. Laleczka. To chyba podobizna człowieka zrobiona z paku i wosku. Czyli Abigail albo Alvin bawią się w wudu. Dziwnie, ta laleczka przypomina chyba, czy to nie jest Odo? Odo albo nie Odo? Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś jest na rzeczy. Dobra, lećmy tam do tego Harena. Tak, on ma Haren na imię. Ostatni z trójki do pomocy. Trochę daleko trzeba tam lecieć, no ale co poradzić. Aha. Dobra, trochę nie w tą stronę poszedłem. Każdemu się może zdarzyć. O, ten jak tu biegnie. Mam wrażenie, że się znamy. Możliwe. Straciłem pamięć. Niesłychane. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką. Ona powinna znać się na takich sprawach. Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda. Ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto 100 orenów. 100 orenów za frajer w sumie. Dobra sprawa. A ten gościu wyglądał jak Loivarden. Albo jak Odo. W sumie ci wszyscy kupcy, zielarze, których spotykamy po drodze, to wyglądają tak samo. Ale o tym też już wcześniej wspominałem, no... 14 lat grama. Nikt tam nie przygotowywał setek różnych modeli postaci, tylko się ograniczyli do stworzenia 3-4 opcji i później tylko kopiowali. No, tak samo jak tutaj te wieśniaki. Nie bije mnie w kość.
gościa. Jeden i drugi wyglądają tak samo. No i stara żebraczka. No to żebraczki wszystkie wyglądają tak samo w sumie. Żebraczki, wieśniaczki. Akurat tutaj to jest jeden pies. Dobra, tutaj będziemy musieli przejść. A dobra, jeszcze pójdziemy do wielebnego zapytać się, czy Mikul przekazał mu to, że pomogliśmy mu w potrzebie. Mów szybko. Ale ten wielebny normalnie krasowy pedofil wygląda. Chciałbym się dostać do miasta, potrzebuję klej, tu wiesz coś o tym wielebny? No, czyli nie mamy możliwości wyboru i zapytania o Mikula. Chciałbym się dostać do miasta, potrzebuję glejtu. Wiesz coś o tym wielebny? Glejt przysługuje tylko zakonnikom, ale ja jako kapłan Wiecznego Ognia dostałem jeden na przechowanie. Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozum opuścił. Co za stary cfel, normalnie mu tutaj pomagam, a on tak mi się odpłaca. Masz szczęście, że nie ma opcji ubicia księdza. Dobra, zabijaka. Chyba czeka nas walka. Dobra. Nosisz miecz na plecach jak wiosło. Dobrze robi na włosy. Dobra, niestety nie udało się ich zabić. O pryszek, co za nieciekawa dzielnica w ogóle. Dobra. Harrenbrock. Nie widać przez ten deszcz. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Harrenbrock, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. No raczej. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Dobrze. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Zobaczmy, czy zagramy z nim w kości. Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, nie tutaj. Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy. Wolę się nie wychylać. Wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz, co to jest? Tego nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj krasnali. Coś na pewno powiedzą. Dzięki przynajmniej za to. Dobra. Dziwnie, bo Harrenbrock, kto to w ogóle jest, bo to na pewno nie jest Mikul. Harrenbrock jest podejrzanym typem, który liczy się tylko z wielebnym, ma za nic prawo i otacza się rzeźmieszkami, którzy strzegą jego szamranych interesów. Brock mieszka na uboczu miasteczka w małej osadzie przy jeziorze, którą rządzi niepodzielnie. Nie oddala się od domu, prowadzi sklep, w którym można zaopatrzyć się w broń oraz składniki alchemiczne do wyrobu petard. No dobra, ale my mamy pomóc Mikulowi, a dobra, Harrenowi, no tak. Mikulowi pomogliśmy. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuję. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi.
przeklęte umarlaki. Nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem rzeki. Wyłażą z wody po zmierzchu. No tak. Wiedźminie? Czym handlujesz? Wszystkim po prawdzie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. Klient nasz pan. Pokaż mi swoje towary. Obrażenie od 5 do 15. Czyli w sumie nic specjalnego. Niedźwiedzie sadło. Dobra, nic ciekawego nie ma. Sprzedamy mu tylko łój. Dobra, czyli w sumie z jednej strony dziwne, że Wielebny otacza się takimi szemranymi typami. Tu Haren, dowódca zbrojnych, który nigdy nie walczył. Księga przeciw nieludziom. Zaraz się przeczyta. Krew i mleko. Dobrze. Co to są ci nieludzie? Alchemia. Okej. Przeciw nieludziom anonim. Na ten czas w podziemiach zamku Reinhold zebrali się elfi mędrcy nazywani wiedzącymi. I rzekł najstarszy z nich. Nadszedł dzień i wybiła godzina. Jesteśmy tu, by radzić nad zgubą ludzi. Pomścimy śmierć Lary Doren, przelejemy krew prawych i pogrążymy świat w chaosie. Na 500 lat ukryjemy się w lasach, a wybrani zamieszkają w ludzkich miastach i staną się sąsiadami ludzi. Każdy zna swoje miejsce w planie, czy to elf, czy krasnolud, czy gnom, czy czarodziej, czy też Nilfgaardczyk. Kto zdradzi tego, czego czeka srogi los, nazwiemy się zwierzchnikami, ponieważ nie ma nad nami panów, a na bogów plwamy. I wszyscy złożyli przysięgę i każdy upił ze złotego kielicha krew niewinnego dziecięcia na znak posłuszeństwa wobec planu. Dobra, elfy. I o krasnoludach wiemy. Czyli wszystkich nieludziach w sumie. Elfy, gnomy, krasnoludy. Dziwne, że nikt tutaj w bliskim sąsiedztwie Wielebnego nie chce grać w kości. Dobra, chodźmy do ogniska. Pomedytujemy do zmierzchu. I poczekamy na te utopce. Dobra, przy okazji rozdamy też talenty. 3 brązowe. Siła. Idziemy w ból. I w grupowy też się przyda. Do zmierzchu. Dobra. Ile tych utopców trzeba zabić? Muszę zabić utopce, które pojawiają się nocą na brzegu. Wskaż na mapie. Dobrze, chodźmy tam. No, ciekawe, ile ich będzie w ogóle do ubicia. Na nich trzeba szybki. A teraz pójdziemy w grupowy. Tego jeszcze nie ubiliśmy. To jeszcze chyba nie wszyscy.
Haren ma problem z utopcami, które nocą atakują jego ludzi pilnujących towarów na nabrzeżu. Obiecałem mu pomóc. Muszę iść po zmroku na brzeg rzeki w pobliże paczek z towarami. Dobra. Czyli chyba... Okej, jest utopiec. Jest i drugi. Dobra. Tu bez grupowego się nie obejdzie. Szybko poszło. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury Wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Kurwa, grozisz mi, gościu. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać. Dobra. Nie no, nie udamy tej łysej pale. Broni. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! Dobra. Walka. Dlatego weźmiemy sobie silny. A, jednak szybki będzie bardziej na miejscu. Dobra, szybko poszło. Skojatel. I na co wam to było? Dobra, ucznik, to pójdzie szybkim. Wystarczy pozbierać, pogadać z Harenem Brogiem. I teraz pytanie, kto kradł mu sprzęt? Czy to były faktycznie utopcy? Czy ci nie ludzie? Złodzieje. No w każdym bądź razie na pewno już nic nie powinno pozbawiać go dostaw. Jeszcze sobie po utopcach pozbieramy szczątki. No na pewno mózgi się przydadzą do alchemii. Dobrze. No to teraz idziemy oddać zadania, w sumie oba. Tamto, nocni goście. Ludzie i potwory to nie. Dobra, czyli to było chyba dwa w jednym zadanie. Gdzie jest Haren? Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie,
Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki. Młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O to pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Popytam. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. Czyli wszystko tu jest ze sobą powiązane w sumie. Bo robiąc zadanie dla Harena, dowiedzieliśmy się też czegoś na temat towarzysza Zoltana. Jeszcze jeden utopiec. Tyle. Czyli teraz musimy udać się do Wielebnego i dowiedzieć się, co wie o salamandrze. W sumie nie zdziwiłbym się, jakby z nimi współpracował. A to nie jest ta bestia cała? O. Styl walki grupowej, zobaczymy. Aha, czyli bestia pojawiła się i znikła. Ogniska palić nie będziemy. Idziemy do Wielebnego, najwyżej sobie zdobędziemy poziom po drodze. Zmieniłem na styl szybki, bo styl grupowy najwyraźniej jest najbardziej efektowny na trzech i więcej przeciwników. Gdzieś tam wyją psy. Ale to raczej jeszcze nie pora na starcie z bestią. Póki co największą bestią to będzie chyba Wielebny. Berges. Czyli w nocy wszystkie psy zmieniają się w te bergesty całe. No dobra, już trudno. Gdzie jest? Tu jest chata Wielebnego. Co on nam powie na temat salamandry teraz? Mów szybko. Znowu mu broda lata. Odo i Haren mają już spokój z potworami.
Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z Salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Do zobaczenia. Wiedziałem, że trzeba będzie zabić bestii. I pewnie też dostaniemy glejt za zabicie bestii. Dobra, Abigail. Handlarza w karczmie. Dobra, to chyba pójdziemy do karczmarza. Muszę rozwiązać problem bestii. Zdobyłem zaufanie wszystkich najważniejszych ludzi w wiosce, żeby przekonać wielbnego, muszę jednak dokończyć sprawę bestii. Dobra. Bark jest, musimy jeszcze go zabić. Teraz pytanie, czy jest sens odpalać ognisko? Czy łazić w ciemnościach? Trochę może za długo nam zejść bez ogniska, także tutaj rozpalimy gdzieś ogień. Aha, najbliższy jest tutaj nad brzegiem. Dobra, to tam pójdziemy. Przeczekamy do rana i pójdziemy do zajazdu do zielarza kupić dla Abigail rośliny. Szkoda, że tu pływać w ogóle nie można w tym Wiedźminie, bo woda wygląda bardzo dobrze. Ognisko, poczekamy do rana. Osiem godzin powinno wystarczyć. Dobra. Teraz już nie powinniśmy mieć psów po drodze do ubicia. To lecimy do zajazdu. A co to? Narodziła się bestia. A jest w ogóle w glosariuszu, w bestiariuszu coś o bestii? Nie ma. Czyli będziemy lecieć na pałę. I mam nadzieję, że nie załączy się zaraz jakiś skrypt, który przywoła bestię. Dziwne, że CD Projekt był w stanie zaprojektować taki żyjący świat w 2007 roku, a z Cyberpunkiem im tak nie wyszło. Pomimo pewnie 10-krotnie większego budżetu. Nie bawię się tak. Dobra, o, jakiś inny kupiec. Zobaczmy, co ma do zaoferowania. Król Foltest znowu podniósł cła. Nic. Czujność.
Dobra, gdzie jest ten zielarz? Podróżny zielarz z Wyzimy, okej. Słucham. Pokaż mi swoje towary. Jest biały mitrz. 9 orenów za sztukę. Dobra. Trzeba kupić. Czyli teraz możemy iść do Abigail. Wskaż zadanie na mapie. Jesteśmy na miejscu. Wydaje mi się, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnym będziemy musieli oddać Abigail biały mitrz. Może Alvin powie nam coś więcej na temat salamandry i całej tej klątwy. No i być może czeka nas starcie z bestią. Ale tylko być może, bo też nie jestem pewien, ile jeszcze zostało do tego pierwszego starcia, to podejrzewam będzie zakończenie pierwszego aktu. Jeszcze zobaczymy, czy nie mamy poszukiwany rozdział drugi, no to pewnie to zadanie będzie się ciągnęło do końca gry w sumie. Gra w kości to raczej pouczające doświadczenie, teraz już wiem, o co chodzi. Walka na pięści, epilog. Dobra. To widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę i na razie.